Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam Państwa w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. A dzisiaj gościem tym jest pani Katarzyna Serdeczna, rzecznik Wałbrzyskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani rzecznik, słyszę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wkracza do szkół. Jakieś lekcje specjalne będą się odbywać. O czym będzie mowa? To jest projekt edukacyjny, lekcje z ZUS, pod takim hasłem zostaje realizowany. Pomysł został tak naprawdę rozpoczęty w ubiegłym roku jeszcze. To był pierwszy etap pilotażu w 4 szkołach na terenie Polski. Okazało się, że ta wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych jest niewielka, ale jest istotna i okazało się, że taka oferta, którą przygotowaliśmy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wydaje się im dosyć atrakcyjna i interesująca i przede wszystkim potrzebna. To wynika z ankiet, które przeprowadziliśmy, które wypełnili uczestnicy tego pierwszego etapu pilotażu. W związku z tym, że on się powiódł, został rozszerzony na całą Polskę. Rozpoczął się drugi etap pilotażu. Wszystkie oddziały w całym kraju, wszystkie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nawiązały współpracę z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi. Jak to będzie wyglądało w Wałbrzychu? Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Wałbrzychu nawiązaliśmy kontakty z 4 szkołami ponadgimnazjalnymi i zaprosiliśmy je do współpracy. Wiadomo, jakie to szkoły? Tak, to są zespoły szkół numer 2, numer 5 i numer 4 i zespół szkół politechnicznych Energetyk. I z tych 4 szkół po jednym nauczycielu z każdym z nich zaangażowało się w ten projekt. Najpierw spotkaliśmy się u nas w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu na Kasztanowej i przeprowadziliśmy warsztaty. Przede wszystkim lekcje dla nauczycieli, rozumiem. Dokładnie, tak to wyglądało. Przerobiliśmy z nauczycielami ten materiał, który później oni przerobią ze swoimi uczniami w klasach. O co chodzi? To jest cykl 4 lekcji obejmujący podstawowe, najważniejsze zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Czemu to służy? Jak wiadomo, wiedza Polaków, a młodych Polaków już zwłaszcza na temat ubezpieczeń społecznych jest niewielka. I to często niestety negatywna. Dokładnie, natomiast ważne dla nas jest to, żeby zwiększyć świadomość tego młodego człowieka, który za kilka lat stanie się uczestnikiem tego życia społecznego. Pracownikiem. Dokładnie, kiedy rozpocznie swoją aktywność zawodową. Chodzi o to, żeby go wyposażyć w taki zestaw tej wiedzy podstawowej na temat funkcjonowania tego powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, żeby on podejmował świadome decyzje na podstawie tych informacji, jakie my przekażemy. I właściwe z korzyścią dla siebie. Żeby znał ich konsekwencje. To są 4 lekcje. Na pierwszej mówimy o podstawowych założeniach w ogóle ubezpieczenia i ubezpieczeń społecznych. Mówimy też o tym, gdzie narodził się ten powszechny system ubezpieczeń. Narodził się w Niemczech. Jego inicjatorem był ówczesny kanclerz Niemiec Bismarck. Mówimy też o tym, jak to się narodziło w Polsce. Wiele osób jeszcze kojarzy Zakład Ubezpieczeń Społecznych z okresem PRL-u, natomiast nic bardziej mylnego, bo to 33-34 rok, kiedy powołano do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ma 80 lat już w tym roku. Ale podobne systemy działają chyba w całej Europie i właśnie o tym w świecie. Właśnie o tym też mówimy, o tym, że z pewnych procesów, które w XIX wieku zaczęły zachodzić w tych cywilizowanych krajach, że odpowiedzią na te procesy właśnie był system ubezpieczeń społecznych, który został wprowadzony. Mówimy też o tym, jak ten system działa w Polsce, czyli jeśli jest się uczestnikiem tego systemu ubezpieczeń społecznych, a on jest obowiązkowy i powszechny, to jakie świadczenia nam się należą, o tym mówimy. Mówimy też podczas lekcji o tym, jak wygląda system emerytalny w Polsce, o podniesieniu wieku emerytalnego również, z czego to wynika, jakie mechanizmy demograficzne, społeczne zachodzą w tej chwili w Polsce. No i 4 lekcja to jest taka lekcja, która się cieszy największym zainteresowaniem, jak się okazuje, uczniów. Jest związana z przedsiębiorczością. Mówimy o tym, jak założyć firmy,
jak ona funkcjonuje, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, czyli jakie są obowiązki te podstawowe płatnika składek w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w ramach jakich lekcji będą te zajęcia prowadzone? Te zagadnienia, które my poruszamy podczas lekcji, wpisują się tak naprawdę w podstawę programową dwóch przedmiotów: wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Te zagadnienia tak naprawdę w takim bardzo ogólnym kształcie w tej podstawie programowej się znajdują. W praktyce wygląda to w ten sposób, że w jednych szkołach te zagadnienia są dosyć szeroko omawiane i uczniowie mają dosyć sporą wiedzę, jeśli chodzi o ten system ubezpieczeń społecznych, a w innych szkołach no jest to, powiedzmy, w jakimś tam fragmentarycznym elemencie tylko omawiane. Też chodzi o to, żeby uczniów uwrażliwić na element przyczynowo-skutkowy, jeśli chodzi o ten system ubezpieczeń społecznych. Nie tylko, żeby oni wykuli na blachę, jakie są te świadczenia, ile wynosi składka. Nie, nie o to chodzi. Co się dzieje, kiedy młody człowiek po prostu już zaczyna funkcjonować w tym systemie, kiedy staje się pracownikiem? Bo to jest chyba najistotniejsze, prawda? Jakie są konsekwencje zawarcia bądź niezawarcia umowy o pracę? Dokładnie tak, dokładnie tak. Chodzi o to, żeby uczeń wiedział, jakie są konsekwencje nawiązania stosunku prawnego z pracodawcą, podpisania umowy, a jakie są konsekwencje braku przynależności do ubezpieczeń społecznych, braku podpisania umowy. Na samym początku cyklu tych czterech lekcji wyświetlany będzie film, który został przygotowany specjalnie na potrzeby tego projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS. I podczas tego filmu aktorzy wcielają się w rolę osób, które pozostały bez opieki w związku z tym, że uległy jakiemuś ciężkiemu wypadkowi, a nie były ubezpieczone po prostu. To jest rozmowa o ubezpieczeniach w ogóle i o ubezpieczeniach społecznych. Czy ten program już się zaczął, czy już odbyły się pierwsze lekcje? W jakim czasie on zostanie zorganizowany? Podpisaliśmy z tymi czterema szkołami, które z nami współpracują w tym zakresie, umowy trójstronne. Jesteśmy już po warsztatach, czyli tej bardzo istotnej części, podczas której pracownicy merytoryczni ZUS przekazali tę wiedzę, którą teraz nauczyciele przekażą swoim uczniom. Mają na to 2 miesiące. Mają tutaj dowolność w zakresie tych 2 miesięcy. Też zależy nam na tym, żeby zmieścić się w takim terminie, bo w czerwcu rozpocznie się ogólnopolski konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Więc ci uczniowie... Dla uczniów? Dokładnie, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. I ci uczniowie, którzy wezmą udział w tym projekcie, będą mogli wykorzystać wiedzę, którą zdobyli i wziąć udział w tym konkursie. Wygrać nagrody. I wygrać oczywiście nagrody. Będą 3 etapy, etap szkolny, etap wojewódzki i etap ogólnopolski. Finał tego konkursu odbędzie się we wrześniu tego roku w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tam będzie też wręczenie nagród indywidualnych i dla szkół, myślę, że atrakcyjnych. Wiedzy na ten temat rzeczywiście nigdy nie za wiele, ale abstrahując od tematu szkolnego, a wracając do tematu wiedzy, zbliża się termin, kiedy Polacy będą musieli podjąć bardzo ważną decyzję. Mówię tutaj o adresacie składek na ubezpieczenie. Chodzi o ZUS i OFE. Jak w tej chwili ta sytuacja wygląda? Co trzeba zrobić, żeby było wiadomo, jaką się podjęło decyzję? Możemy zadecydować o tym, czy część składki emerytalnej będzie wędrowała do OFE i tam będzie odkładana i przez OFE będzie zarządzana, czy też całość pozostanie w ZUS-ie. Możemy podjąć 2 decyzje. Pierwsza to taka, że zostajemy w ZUS-ie i cała nasza składka emerytalna będzie tam się znajdowała na koncie i na subkoncie. To subkonto jest ważne o tyle, że środki znajdujące się na subkoncie są dziedziczone tak jak w OFE. Czyli osoby wybierające nie będą miały tego kłopotu, że na przykład w ZUS-ie nie będzie dziedziczenia tych środków. I te osoby nie muszą nic robić. To znaczy wszystko zostaje tak, jak do tej dokładnie, pory. Dokładnie. Jeśli te osoby nie złożą żadnego oświadczenia, o którym za chwileczkę powiem, te środki, ta część składki, począwszy od 1 lipca 2014 roku, będzie wędrowała na subkonto w ZUS-ie. A to, co się do tej pory zgromadziło w OFE? Będzie nadal znajdowało się w OFE. Na 10 lat przed przejściem na emeryturę ubezpieczonego te środki systematycznie będą przekazywane na subkonto w ZUS.
To jest tak zwany suwak bezpieczeństwa. Czemu to służy? Chodzi o to, jak wiadomo, rynki finansowe rządzą się swoimi prawami i gdyby doszło do, miało miejsce zła koniunktura na rynku, jakieś zachwianie, BESSA, to wtedy te środki będą zabezpieczone w taki sposób, że będą częściowo właśnie przenoszone na subkonto w ZUS-ie. To jest ta pierwsza sytuacja, w której decydujemy o pozostaniu w ZUS-ie i przenoszeniu tam całej naszej składki emerytalnej. Powtórzmy jeszcze raz. Jesteśmy w OFE i w ZUS. Nic nie robimy i wtedy nasza składka, która do tej pory szła do OFE, będzie szła do ZUS-u, natomiast na subkonto. Na subkonto, natomiast to, co się zgromadziło w OFE, pozostanie tam. I 10 lat przed emeryturą będzie systematycznie przenoszone. I tutaj nic nie trzeba robić. Po prostu ta osoba, która jest płatnikiem składek, nie musi wykonywać żadnych czynności. Nie. Co jeśli będziemy chcieli, żeby nasze składki nadal były gromadzone w OFE? Co wtedy? Wtedy musimy złożyć specjalne oświadczenie. Do kogo? I mamy na to w ZUS-ie. To teraz od 1 kwietnia. Od 1 kwietnia do 31 lipca to jest to pierwsze okno transferowe. 3 miesiące. Kiedy możemy podjąć tę decyzję? Jak możemy to zrobić? Mamy 4 sposoby. Pierwszy tradycyjny, pobieramy z internetu to oświadczenie, wzór tego oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ZUS-u, na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, także bez problemu można je pobrać, wydrukować, wypełnić i zanieść do najbliższego ZUS-u. A jak ktoś nie ma internetu? A w ZUS-ie oczywiście te druki również są do pobrania. Czyli też po prostu można pójść do ZUS-u oczywiście, i taki jak najbardziej pobrać. Jak najbardziej. To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość, poczta. Tradycyjna poczta, czyli też pobieramy dowolnie to oświadczenie, wzór tego oświadczenia, wypełniamy i wysyłamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzecia możliwość to urzędomat, czyli maszyny, które znajdują się we wszystkich większych jednostkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te urządzenia są dostępne 24 godziny na dobę, przychodzimy z oświadczeniem i składamy w tej maszynie po prostu, w ten sposób również możemy to zrobić. Za każdym razem trzeba mieć wypełniony druk tego oświadczenia, który zdobywamy przez internet, w ZUS-ie, przez internet lub w ZUS-ie, a wysłać możemy przez internet, osobiście do ZUS-u lub urzędomat. Właśnie chciałam powiedzieć jeszcze o tej czwartej możliwości, o której pani redaktor wspomniała, czyli o drodze elektronicznej. Mamy platformę usług elektronicznych, czyli portal internetowy ZUS-u. Ponad 500 tysięcy Polaków ma profil na PUE, będę się posługiwała tym skrótem. Jeśli te osoby, które posiadają profil PUE, mogą po prostu zalogować się na swoje konto, wypełnić dostępny tam wzór tego oświadczenia i wysłać. Nie potrzeba do tego podpisu elektronicznego, żadnej dodatkowej weryfikacji. Wystarczy, że mamy taki profil założony. W jaki sposób można taki profil założyć, proszę przypomnieć, bo była już o tym mowa kiedyś. Oczywiście. Bo to funkcjonuje już od dobrych paru miesięcy, ale może przypomnimy, jak można taki profil elektroniczny w ZUS-ie zdobyć. Są, powiedzmy, dwie możliwości. Pierwsza to taka, że przychodzimy do ZUS-u, wymagana jest ta jednorazowa wizyta, żebyśmy my, jako ZUS, wiedzieli, że pani to pani. Dlatego, czyli z dowodem osobistym przychodzimy. Dokładnie, musimy zweryfikować naszą tożsamość, dlatego że znajdują się tam bardzo ważne informacje, cała historia ubezpieczenia od 1999 roku, członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, cała masa ważnych bardzo dla nas informacji i tą drogą również możemy się kontaktować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Więc możemy przyjść z dowodem osobistym do najbliższej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, trwa to góra 5 minut, i mamy taki dostęp umożliwiony. I potem już tylko wystarczy korzystać z internetu. Osobiste wizyty nie są konieczne. Ale są możliwe i również za pośrednictwem tego portalu możemy sobie zarezerwować na dowolny dla nas dzień i godzinę. W razie potrzeby. Tak, i wtedy nie musimy stać w kolejce w ZUS-ie. Natomiast druga możliwość, do której ja też gorąco zachęcam, jest coś takiego jak PUE Room. Cóż to jest takiego? To pracownik, jest trochę bardziej skomplikowanie pracownik ZUS-u
bierze pod pachę laptopa, idzie do zainteresowanego zakładu pracy, na przykład szkoły, firmy, i zakłada wszystkim pracownikom chętnym, zainteresowanym ten profil PUE. Czyli nie trzeba przychodzić tak naprawdę do nas, te firmy, które są zainteresowane, albo pracownicy, którzy chcą mieć taką możliwość, wystarczy, że się skontaktują z nami, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu, i my wybierzemy się do nich, oni nie będą musieli już przychodzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Rzecznik, proszę przypomnieć jeszcze raz, bo to jest rzeczywiście bardzo ważna decyzja, zapewne wiele osób na pewno zastanawia się, szuka porady. Proszę przypomnieć, jak to formalnie będzie wyglądało, do kiedy trzeba podjąć taką decyzję i w jaki sposób tę swoją decyzję należy oznajmić organowi, który się tymi sprawami zajmuje. Czyli zajmuje się nimi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chcemy, żeby część naszej składki emerytalnej nadal była przekazywana do Otwartego Funduszu Emerytalnego, składamy oświadczenie bezpośrednio w jednostce ZUS, pocztą, drogą elektroniczną, i należy to zrobić w pierwszej transzy, od 1 kwietnia do 31 lipca. Dlaczego w pierwszej transzy? Ponieważ to jest takie pierwsze okienko transferowe, to nie jest decyzja ostateczna. Jeśli w przyszłości będziemy chcieli zmienić zdanie w tej sprawie, to będzie to możliwe? Tak, w 2016 roku, w okresie analogicznym, czyli od kwietnia do końca lipca, będzie można tę decyzję zmienić i następnie co 4 lata taka możliwość będzie udostępniana ubezpieczonym. Ale w tej chwili, mówiąc najkrócej, jeśli chcemy, aby nasze składki były przekazywane tylko do ZUS, to po prostu nie musimy w ogóle nic żadnych robić. Oświadczeń wszystko składać. Wszystko będzie załatwione automatycznie. Natomiast jeśli chcemy, aby nasze składki częściowo były odprowadzone do OFE, wtedy konieczne jest złożenie oświadczenia. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Naszym gościem była Katarzyna Serdeczna, rzecznik Wałbrzyskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzych24.com.